No i siemanderko, nowy filmik z wędkowania. Miejmy nadzieję, że coś złapiemy. Dorszyk. Maj, panie złotemy. Bierzemy tylko dorodne sztuki. Tym razem trochę bardziej większy dorszyk. Bardzo dorszyk, ładnie wybarwiony, także jest druga rybka. Pierwszy doszk. Także mam dzisiaj dwa dorsze, duży i mały.
miał być pierwsza ryba dedykowana Józkowi, ale ze względu, że mała była, to Józiowi tego dedykuję. Józef, kura, twój dorszyk. The sai, probably. Yeah. Oi, yeah. Today it's a third fish because first one I'm catching very small tosh, okay, yeah. About 20 centimeters. Yeah. Second one it's this one tosh. Yeah. Yeah. I just show you, just a moment. Second one is this one tosh. Yes. Mm. I don't know, maybe 2 kilo. Mm. Ah. And now. Yeah. It's Sai. The Sai? His brother. Yes, yes. It's Sai. Yeah, it's the it's the cousin probably. Yeah. The yes. Cousin. Yes. Yeah. Good. So it's I've been here about half hour and it's okay. Still 3 fish. Ah. Yeah, that's good. Lucky. Yes, I am very lucky today. Yesterday I've been on another place. Okay. I catch a lot of fish but it's very thin. Mm. Okay. Yeah. But it's the nose, it's very long one. Yeah. It's a 35 okay. Piece. Yeah. Okay, so I just kill it. Goodbye. Goodbye. Sweet dreams. Yep. I just fishing here about 20 years ago. Okay. So 20 years ago I catching much more bigger, about 1 meter. Oh. And at the moment it's only small one. Yeah, okay. But so it's better like nothing. Oh yes. That's a good size. I think it's a good size. Yes, I think so too. Yeah. Skały nie blaku. Jak już nie wejdzie w skałę ani w zielsko, to już widzę. Biel, jest rybka. Następny dorszyk. O. Dobra. Jest następny dorszyk.
w meczu. Nie jest taki duży jak ten poprzedni, ale z 1,5 kg ma, ładnie wybarwiony, także jest kolejny dorszyk, a już miałem do domu jechać. Strategia ciągnięcia w tym miejscu, żeby ryba się nie udała w kierunku, kurczę, skał pod spodem, to po prostu jak najszybciej ją wyciągnąć do góry w drobne kamienie. Wtedy już nie ma gdzie się schować i nie ma po prostu możliwości, że wejdzie w jakąś dziurę i będzie tam siedziała tak długo, aż się zdecyduje, kurwa, urwać blachę. Za każdym razem trzeba ją jak najszybciej do góry wyciągać. Dlatego nie ma sentymentów. Trzeba ostro kręcić powrotem. Siedzi. Ktoś tam siedzi. Trzeba teraz szybko trenować, żeby się w kamieniu nie wpierdzieliło. Dalekim wyrzucie, kurczę, bym wziął. Nie koło brzegu, a bardziej środka tego całego fiordu. Mam nadzieję, że wyjdzie. O, już go widzę. Co to jest? Makrela. O, proszę bardzo. Jest i waleczna makrelka. Opa. No i dobra, makreli nawet nie będę tutaj bliżej wam pokazywał, tylko po prostu ją wezmę od razu, utłukę i do wiadra. O. I do wiaderka. Także jest kolejna rybka do kolekcji, już 4. No i jedna wypuszczona, ma dorszyk. Ścipne z dna wzięła makrela. Chyba że wzięła u góry, a potem się z nią bawiła, a mi kurwa tylko żółkę wyciągała. Makrele, kurczę, zazwyczaj atakują u góry. A z dna dorsze. Trochę ponad dnem saje, wiry. I kolejny dorszyk.
Opa. Kolejny dorszyk, tym razem taki kilowy. Proszę bardzo. Także utłuczemy i do wora. Mały czarniaczek. Mały czarniaczek. Ale łotyć się nadaje. Mały czarniaczek mały. Ale... na patelnię się nadaje. Musimy zaraz wymienić wodę klatę moim rybkom, bo kurczę, woda ciepła już się zrobiła. I przy okazji zobaczycie, co ja tutaj złapałem. Że to żem złapał. Także tak, rybka numer 1. Czarniaczek. Rybka numer 2. Dorszyk. Rybka numer 3. Dorszyk. Rybka numer 4. Dorszyk. Rybka numer 5, czarniaczek. Rybka numer 6, czarniaczek. No i jedna makrelka. Czyli 7 rybek mamy już. Dobra, podstawię tu je na dół. Nie stoją. Wędkujemy dalej. Nie wodę w imieniu, żeby była zima. Thank you.
latarnia. Kolejny czarniaczek. Wtedy już mamy 8. Czyli już mamy 8 rybek. Wezmę je tutaj, poukładam gdzieś te moje rybki, pokazać wam, co my dzisiaj tutaj żeśmy złapali za ciekawe rybki. Dobra, tu je dołożę. Mam nadzieję, że mi nie uciekną. O, dobra, ciągnąłem. No i tak, proszę bardzo. Rybeczki. Tutaj ten pierwszy dorszyk. Jakieś 70 cm. Później saj, też koło 70 cm. No i później tutaj te mniejsze. No i tutaj te dwa dorszyki. W sumie raz, dwa, trzy. Trzy dorsze. I raz, dwa, trzy, cztery saje. I jedna makrela. Także jak filmik się podobał z mojego wędkowania na fiordzie tutaj z tyłu, dajcie suba, dajcie paluchę w górę, skomentujcie. No i siemandero.